Bogatynia po raz kolejny znalazła się w gronie samorządów, które najwięcej wydają na inwestycje. W najnowszym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota nasza gmina otrzymała wysoką 11. pozycję za ilość środków przeznaczonych na inwestycje. I to jest rzeczywiście, trzeba przyznać, no niesamowity wręcz progres wyników Bogatyni. Jak pamięcią sięgam wiele lat wstecz, to gdzieś tam placowaliśmy się na pozycji 500 którejś, 200 którejś, a ostatnie lata to niesamowity postęp, że dużo wydajemy na wszelkie inwestycje i to nie tylko dlatego, że dotknęła nas w 2010 roku powódź, ale przede wszystkim postawiłem sobie za cel systematyczne modernizowanie naszego miasta i naszej gminy i to pokazuje, no, ta ważna informacja we wspólnocie, ten ranking gmin, na którym jesteśmy w zależności od przyjętych kryteriów, bądź na 11, bądź na 9 pozycji, czyli ścisła czołówka krajowa. To jest rzeczywiście wynik, z którego należy bardzo się cieszyć. W ciągu 7 lat pozycja Bogatyni we wspomnianym rankingu wzrosła o kilkaset miejsc. Wysoki trend jest zasługą wielu osób, które planują i realizują wydatki na remonty oraz budowę nowych obiektów. Z pewnością jest to zasługa bardzo wielu osób, które na bieżąco pracują na to, żeby w tych rankingach, żebyśmy mogli uzyskiwać tak wysokie pozycje. No, jest mi miło, bo to jest też jakby pewna ocena pracy w dłuższej perspektywie czasowej. Te rankingi swoje źródło mają 3-4 lata wcześniej, tak sporządzane są różnego rodzaju statystyki, na podstawie których jest ta bieżąca ocena. No, czy to zrównoważony rozwój, czy poziom inwestycyjny, czy poziom inwestowanych środków unijnych, to wszystko plasuje Bogatynię na samym szczycie w Polsce. No i wypada się cieszyć, tym bardziej, ponieważ wpływy budżetowe z takich naturalnych źródeł, jakie były do tej pory, mam na myśli kopalnie, elektrownie, no, czy zostają na tym poziomie, czy będą maleć, no, to tym bardziej ważne jest szukanie pieniędzy na zewnątrz, tym bardziej ważne jest prowadzenie takich inwestycji, które pozwolą Bogatyni w przyszłości na rozwój. Przez ostatnie lata zainwestowaliśmy miliony złotych w remonty, budowę nowych obiektów, a także w odbudowę po powodzi. Dzięki temu zmienia się nasze otoczenie. Przykładem może być rewitalizacja historycznej części miasta w rejonie ulicy Waryńskiego. Powstanie tam tak zwana Aleja Żytawska. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków z promesy państwa na odbudowę murów oporowych, a także ze środków Unii Europejskiej. Wartość tego zadania to kwota około 7 milionów złotych, a dofinansowanie wyniesie ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych. Musimy dbać o miasto i musimy robić wszystko, aby to miasto było nie tylko nowoczesne, ale także nawiązywało do tradycji, które tutaj w Bogatyni są zawsze żywe i przykładem jest choćby ulica Waryńskiego, na której się znajdujemy. Tutaj za duże środki zewnętrzne, które udało się pozyskać, mogliśmy dokonać całkowitej rewitalizacji tej pięknej części naszego miasta. No i z tego chyba należy się po prostu cieszyć i także powiem nieskromnie, chyba trzeba być także dumnym.